W starostwie powiatowym w piątek przedstawiciele hospicjum imienia błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego z Rudy Białaczowskiej zorganizowali świąteczny kiermasz. Można było nabyć piękne strójki, dekoracje choinkowe czy ręcznie wykonywane anioły nawiązujące do hasła jarmarku Pod Aniołem. To nie był pierwszy kiermasz wolontariuszy z Rudy Białaczowskiej w ostatnich dniach. Pierwszy kiermasz był w Opocznie, przy Bazylice Świętego Bartłomieja w Opocznie i odbył się on 5 grudnia. No bardzo, po tym kiermaszu kiermasz się bardzo udał i bardzo byli hojni tam mieszkańcy, którzy akurat odwiedzili tą bazylikę. Zadowoleni byliśmy bardzo z ich wsparcia, z ich pomocy i no i na pewno nie pierwszy raz będziemy też na tych terenach gościć. Natomiast tutaj jesteśmy pierwszy raz w starostwie powiatu koneckiego i też jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ tutaj pracownicy też wsparli hospicjum. Świąteczne gadżety przygotowywali członkowie stowarzyszenia prowadzącego hospicjum, ale także przedszkolaki z różnych placówek czy mieszkańcy domu seniora w Opocznie. Przed pierwszym kiermaszem w Opocznie pomagała też konecka młodzież z zespołów szkół ponadpodstawowych nr 1 i nr 3. Bardzo dobrze nam się układa współpraca ze szkołą ponadpodstawową z ulicy Staszica i będziemy pewno nie pierwszy raz z nimi współpracować, bo Pola Nadziei, które zaczynamy taką pełną parą od wiosny i tutaj też widzę, że chęć wsparcia i pomocy też ze strony starostwa, tutaj padły słowa, że też chcą przyłączyć się w tą akcję Pola Nadziei. Całkowity zysk z kiermaszu zostanie przekazany na bieżącą działalność jedynego hospicjum w naszym regionie.